Paweł Pawlak, bohater Babilonu 6, walka o najwyższe trofeum. Mówił Daniel Skibiński, że jest dla Ciebie jeszcze za wcześnie, jakbyś to ocenił. No, nie będę tego oceniał, ja wiem, że nie jest. Mam tyle samo walk, jesteśmy podobni w rankingach i tak dalej. On ma 3 wygrane z rzędu tutaj w Babilonie, ja mam 2, więc myślę, że jest to najbardziej logiczne, żebyśmy się razem bili o ten pas, niż miałbym bić się z kimś, kto pierwszy raz bije się na przykład w Babilonie, więc dla mnie to jest logiczne zastawienie. Dobrze przepracowałeś okres przygotowawczy? Tak, 12 tygodni ciężkich treningów. Teraz dodałem jeszcze treningi ze starym trenerem, bo wrócił Pawłem Bobnisem właśnie pod MMA i myślę, że to też dużo zaprocentuje pod tą walkę. Bardzo jesteś spokojny, Paweł, z czego to wynika? Ja jestem dobrze przygotowany, teraz jestem jeszcze trochę zmęczony, bo do niedawno co dopiero mieliśmy ważenie, więc jeszcze jest to zmęczenie duże i może dlatego taki spokój. Choć też się już przyzwyczaiłem, bo walczę regularnie, więc to nie jest już dla mnie jakaś taka nowość rdza ringowa i tak dalej, tylko już taka norma, tak? Więc profesjonalizm, spokój. Dokładnie, co ma być, to będzie i tak to się wydarzy, więc z czym się stresować generalnie, tak? Powiedz, Paweł, trochę więcej o tej wadze, z jakiej ilości kilogramów do tej walki zbijałeś, bo widzę, że fizycznie chyba popracowałeś nad masą mięśniową. No tak, od czerwca pracuję mocno właśnie nad motoryką i tak dalej, dlatego mój wygląd coraz jest lepszy. Tak to ostatnie 3 lata, nie licząc do czerwca, to właśnie mało co robiłem, bo ciągle problemy z kręgosłupem i tak dalej. I mało co robiłem, a teraz mocno trenuję właśnie i moja motoryka mocno wzrosła, wydolność i taka no, muskulatura, że tak powiem, tak samo i jest coraz lepiej, nie? I będzie jeszcze lepiej, więc jestem zadowolony. To myślisz, że będziesz silniejszy niż Daniel Skibiński? No i to ze 2 razy. Nie, to w tej walce akurat to nie będzie najważniejsze, chyba najważniejsze będzie właśnie to cardio, nie? A cardio zawsze miałem dobre, więc jestem spokojny o cardio. Tylko mówię, tam nawet pancerze mówiłem, że żeby mi tylko nie trafił 20 sekund jak ostatnio i będzie dobrze. Czyli rozumiem, że tak naprawdę raczej szykujecie się na pełen dystans. No ja zawsze do walki podchodzę pod względem, że zawsze biję siebie po 3 po 5, teraz 5 po 5, zawsze o tej myśli, o tym właśnie myślę, tak, że biję się 5 po 5, nie, że to się skończy w 20 sekund, tylko nastawiam się na pełną bitwę 5-rundową. Czym on Ci najbardziej może zagrozić? Zapasy? Na pewno, to już jest też zawodnik wszechstronny, tak? Już tak samo tyle lat robi MMA, że nie można powiedzieć, że jest tylko zapaśnikiem, więc stójkę też mocno poprawił, parterowo też dużo wygrywa tych właśnie zawodów, więc będzie groźny w każdej płaszczyźnie. Trzeba po prostu zachować spokój, zimną głowę i robić swoje. Ja tak samo już walczę 10 lat zawodowo, 15 lat już trenuję, więc też jestem już przygotowany raczej na wszystko, co mi pokaże. Myślę, że walczyłem z lepszymi rywalami, więc nie powinien mnie zaskoczyć, ale mówię, to jest MMA, tak? Tu się wszystko może zdarzyć, nawet jeden cios, tak jak ostatnio miał, trafił, uderzył tylko prawy prosty, trafił i znokautował, więc to wszystko się może zdarzyć. Spory szacunek między Wami, nie ma tam żadnych złych emocji z tego, co widziałem. Nie, zero. Ja podchodzę do tej walki typowo sportowo. Jest to bardzo dobry zawodnik, szanuję go, oglądam jego walki tak samo jak wcześniej walczył, więc szanuję go jako sportowca, jest bardzo dobrym zawodnikiem i typowy sport, nie? Jak to jest z Twoim klubem, Paweł, bo często je zmieniasz. Trenerem dalej jest Grzegorz Chałubiński, z tego co widzę. Też jednym z 4, bo Grzegorz jest właśnie od tajskiego, Paweł Bobnis jest właśnie od boksu. Teraz mówię, to 10 tygodni razem przepracowaliśmy mocno, choć to jest mój stary trener, bo po prostu wyjechał i go nie było dłuższy czas i wrócił i dlatego z nim znowu pracuję. Kuba Pawlak właśnie od motoryki, Dawid Pepłowski i Tomek jeszcze tam od nas, z Octopusa, to są moi tacy trenerzy głównie, jak z nimi współpracuję po prostu na ogół. A reprezentuję Fit Fabric Łódź, bo tam jestem też trenerem i przygotowuję się motorycznie. Na koniec weselsze aspekty przed Babilonem 5 w Międzyzdrojach. Sporo się najadłeś, spałeś pół dnia, teraz rozumiem, tych błędów nie będzie. Nie, na pewno pojem trochę. Tym bardziej teraz, bo niedawno dopiero co wagę zrobiłem, więc jeszcze na pewno sporo pojem, ale nie chcę przekroczyć 86-87 kilo, tylko mówię, na spokojnie bić tą wagę i nie jeść. Ale widzę, że jest dużo lepiej, bo wtedy robiłem też inne nawadnianie, inne ładowanie i spróbowałem czegoś innego, ale cały czas miałem nasyt, że tak powiem, tych innych jakby
bodźców w jedzeniu i tak dalej i myślę, że przez to taki ciągły miałem głód i na dużo sobie mogłem pozwolić. Teraz wróciłem do starego ładowania i już czuję, że jest inaczej i nie myślę o tym jedzeniu jak wtedy, jest po prostu kozak, tak? Czyli cały czas szukasz, ale to dobrze. No i takie pytanie na koniec, zdobywasz pas, co dalej? Zostajesz w Babilonie, jakieś tam inne plany, walczyłeś dla różnych organizacji, w tym m.in. UFC? Mam kontrakt z Babilonu na 4 gale, więc na pewno zawalczę, może nie następnej edycji, ale jeszcze następnej. Tak planuję marzec, kwiecień, zależy jak będzie organizacja miała galę, bo nie wiem. Bo w styczniu mają, to pewnie będą chcieli w kwietniu zrobić, myślę. I na jeszcze następnej edycji zawalczyć i oczywiście o walkę, o walce mistrzowskiej mówimy, nie? Żebym zawalczył. Paweł, ode mnie to wszystko, dzięki wielkie, jeszcze powodzenia, no i co, gadamy po walce jutro. Dokładnie, do zobaczenia. Widzimy się jutro.